Dzień dobry, sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. Jaśkiewicz Paweł, kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. Dzisiejszy temat jest prosty, plus liga się zaczęła. Pierwsza kolejka obfitowała w dwa sensacyjne wyniki, a mianowicie Częstochowa pokonała Transfer w Bydgoszczy 3-1 oraz Olsztyn pokonał Jastrzębski Węgiel w Jastrzębiu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w Olsztynie gra dwóch dojrzałych zawodników, można powiedzieć, że grających wyżej niż przeciętna, już troszeczkę dłużej niż przeciętna. Mam tu na myśli Grzegorza Szymańskiego oraz Macieja Dobrowolskiego. Ci dwaj zawodnicy udowodnili, że fantastycznie czują się na parkietach i jeszcze długo im będzie brakowało do tego, aby zejść z tego parkietu jako zakończenie kariery. I to bardzo dobrze, bo ci zawodnicy udowodnią, że naprawdę fantastycznie potrafią grać w siatkówkę i potrafią ogrywać jeszcze najlepszych. Przed Jastrzębskim trochę czasu jeszcze, żeby doszlifować tę formę i tak właściwie wrócić na te tory, na których zawsze byli, czyli ta czwórka spokojna i oczekiwanie na coś ewentualnie więcej. Jeżeli chodzi o Częstochowę, no to tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Częstochowie bardzo wiele daje Michał Bąkiewicz i tak właściwie ten transfer można uważać za złoty transfer AZS-u Częstochowa, który już procentuje, bo pokonują Transfer Bydgoszcz, który mimo kilku zawodników dobrych w składzie, niestety nie potrafi na chwilę obecną przekuć całego swojego potencjału w wyniki. A straty takie jak strata Andrzeja Wrony czy Dawida Konarskiego okazują się być zbyt bolesne dla Bydgoszczy. Wyniki takie jak 3-0 na przykład Politechniki z Efektorem, czy też 3-1 Skry z Lotosem Gdańsk, no to raczej nie są zaskakujące. Zaskakujące jest tylko to, że Skra straciła pierwszego seta, potem już nic nie było zaskakującego, bo Skra wróciła na swoje normalne tory i wygrała spotkanie. Asseco wygrał z BBTS-em Bielsko-Biała, a Zaksa pokonała moich Czarnych Radom. Niestety Czarni Radom grali 1,5 seta, tak właściwie fajnie, no a potem niestety już trzeba było zapłacić się Frycowe za młodość składu, natomiast trzeba powiedzieć, że ten skład jeszcze wiele rzeczy ciekawych w tej lidze zrobi i ja wam to mówię, bo ja w nich wierzę. Przed nami druga kolejka, tak właściwie trzeba powiedzieć jeszcze na temat oczywiście Politechniki, jedno słowo, że tam trener Bednaruk naprawdę fantastycznie poskładał ten zespół i trzeba powiedzieć, że oni bardzo inteligentnie podchodzą do gry. Młody Szalpuk, mimo że został w MVP tego spotkania i przyćmił wielu lepszych od siebie, czy też bardziej doświadczonych, może lepiej powiedziane, zawodników, to on nadal nie czuje się gwiazdą i cały czas chce przejść do przodu i starać się być lepszym. Przed nami druga kolejka, czyli ten temat, który miał być początkowym, ale pierw trzeba jednak powiedzieć, co było w pierwszej, żeby mówić o drugiej. Druga kolejka zaczyna się dzisiaj o godzinie 18:00. Częstochowa podejmuje Jastrzębski Węgiel. Myślę, że Częstochowa wielkich szans z Jastrzębskim Węglem nie ma, ale jak to pokazuje pierwsza kolejka, Jastrzębski Węgiel trochę chyba jednak pod formą, więc trzeba powiedzieć jasno, że nie zawsze będzie to tak dobrze korbiło na początku sezonu, dlatego jeszcze można w Częstochowie myśleć o dobrym wyniku, a ja myślę o dobrym spotkaniu. Żeby to było takie spotkanie, żebyśmy powiedzieli, że te zespoły, które grają w prostej lidze, to naprawdę bardzo fajne zespoły i bardzo fajny prezentują poziom. Jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie, które będzie transmitowane, no to spotkanie z Bielsko-Białej, gdzie zmierzy się BBTS z Politechniką. No tam raczej niestety Politechnika nie da szans BBTS-owi i nie pozwoli im na zdobycie jakiegokolwiek punktu. No bo jednak mimo wszystko Politechnika ułożona przez trenera Bednaruka to jest naprawdę fantastyczny kolektyw, który w tym momencie gra dobrą siatkówkę, ma bardzo mądrego trenera, bardzo rzeczowego trenera, który nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać i wie, co tak właściwie chce z tym zespołem zrobić, wie, jak go poukładać, więc to może być naprawdę kandydat do wielkich rzeczy, do takiego czarnego konia, mimo że to jest dopiero pierwsza kolejka, ale widać podejście trenera, które jest bardzo zdrowe, bardzo fajne i to mi się podoba. Oby tak dalej, panie trenerze. Jeśli chodzi o dalsze spotkania, no to AZS Częstochowa, tak jak powiedziałem, podejmuje Jastrzębski Węgiel w dniu dzisiejszym, ale potem jest Indykpol kontra Zaksa. Indykpol pokazał, że potrafi grać fajnie w siatkówkę, wygrywając w Jastrzębiu, także oczekuję fajnego spotkania, dobrego do oglądania, żeby to nie była jednostronna młódzka. Jeśli chodzi o sobotnie mecze, no to trzeba powiedzieć, że dla mnie najważniejszy jest mecz Cerradu Czarnych Radom, czy też po prostu Czarnych Radom z Resowią.
Dla mnie jest to spotkanie tego całego weekendu. Ważniejszego dla mnie nie ma. Po 11 latach wracamy do Plus Ligi. Wracamy do miejsca, gdzie tak właściwie byliśmy i które jest nam przeznaczone. Wracamy do fantastycznej hali przy ulicy Narutowicza. Fantastyczna publiczność, fenomenalne przygotowanie, jeśli chodzi o oprawy, o to, żeby pomóc tym zawodnikom, a oni sami wraz z trenerem Robertem Pryglem mają naprawdę wielki potencjał i ja wierzę w to, że oni to spotkanie mogą wygrać i to nie jest żadna szemrana, że tak powiem, kokieteria, jeśli chodzi o czarnych, tylko to jest po prostu wiara w możliwość, bo ja widzę w tych chłopakach progres. Tacy zawodnicy jak Kuba Wachnik, jak Bartek Grzechnik, jak choćby troszeczkę starszy, ale też bardzo fajny, sympatyczny Wice Koistra, Dirk Westphal. Ci zawodnicy potrafią grać w siatkówkę i nie są zawodnikami przypadkowymi, dlatego w spotkaniu z Resowią pokażą pełnię swoich możliwości i ja głęboko wierzę, że wygrają. I z takim nastawieniem będę szedł na to spotkanie. Jeśli chodzi o spotkania niedzielne i poniedziałkowe, no to tam Efektor podejmuje Skrę. Wielkich szans nie ma, ale może też powalczyć, bo Skra czasem też się może zaciąć, bo to są, przypominam, pierwsze mecze sezonu. No i na koniec wisienką na torcie tej kolejki będzie spotkanie Lotosu Trefla Gdańsk z transferem Bydgoszcz. To spotkanie wydaje się być dosyć ciekawe z wielu względów. Lotos stworzył jedyną polską paczkę w Plus Lidze, a transfer sprowadził dwóch bardzo ciekawych zawodników w swojej szeregi. Dwóch Kubańczyków, Portuondo oraz Salasa. Salas Moreno grał kiedyś w czarnych i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę fajny zawodnik, który może poprowadzić tą drużynę do dobrych wyników. Nie wiem, czy do bardzo dobrych. Do dobrych na pewno, ale czy do bardzo dobrych, tego jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy, jak się zgra ze swoimi kolegami z zespołu. Koniec końców, Plus Liga naprawdę fajnie się zapowiada. Jak mówię, dla mnie najważniejsze spotkanie odbędzie się w sobotę przy ulicy Narutowicza i zapraszam Was na mojego Twittera, żeby, jeżeli nie będziecie tam mogli być, no to Twitter będzie z hali na pewno ostro ćwierkał, co się dzieje na hali. Kilka smaczków na pewno też będzie. No i oczywiście wynik spotkania również zostanie tam uwieczniony i taka subiektywna oczywiście moja opinia tych zdarzeń, które tam się będą dokonywać. Dzisiaj gra Częstochowa z Jastrzębiem, to też Wam bardzo polecam, oczekuję dobrego spotkania, że Częstochowa pokaże, że naprawdę można grać bardzo fajnie, niekoniecznie mając tak mocny skład jak na przykład Jastrzębie, Skra, Zaksa czy Resowia, że można grać na fajnym poziomie, ciekawym dla widza, mając troszeczkę mniejsze pieniądze. I tego też chciałbym od spotkania BBTS-u z Politechniką, ale tam jestem pewien, że Politechnika poziom utrzyma, BBTS też pokazał, że potrafi grać, więc te dwa spotkania naprawdę mogą przynieść wiele, wiele emocji, jeśli chodzi o taką telewizyjną jakość dla niezrzeszonego z żadnym zespołem kibica. Kłaniam się zatem niezwykle nisko i zapraszam do śledzenia mojego Twittera, do mojego fanpage'a na Facebooku oraz do mojego kanału na YouTubie, który właśnie w tym momencie możecie sobie zobaczyć, jeżeli skończycie oglądać ten filmik i wejdziecie w zakładkę Sport moim życiem subiektywnie o sporcie. Kłaniam się zatem niezwykle nisko, Śliwicz Paweł i do usłyszenia. Miejmy nadzieję, że po drugiej kolejce już z ekspertami i kilka słów od ekspertów, którzy myślę, że Was zaciekawią. Kłaniam się niezwykle nisko, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.